Cię. Ty się nie pierdol. Kurwa, wódki nie pij, kasuj kanał, kurwa, i zobaczysz, że... Ale no nie pokazuj mnie, to nie chodzi o to. Zobaczysz, to Barney mówi, że zaraz będziesz miał, kurwa, kolejne 5 tysięcy sobie subskrypcji legalnych. Ludzie ci dadzą subskrypcję. Ty się, jak się ktoś za jaja trzyma, to kasuj kanał natychmiast, jak możesz. Dlaczego? No kurwa, no to, no bo słyszę, co się dzieje. No, kasuj kanał, ludzie, masz wiernych widzów i ci dadzą natychmiast subskrypcję. Piotrek. I nie kombinuj, nie wkręcaj ludzi, mów jak jest, że ktoś ci przejął i już. No. Kto mi przejął? Mokro, nie siądę. No to se kurwa wyczy, nie chodzi o to, no ja bo siadam. Od godziny, wiesz, mówisz, że masz problemy. Po co pijesz? Wódki się nie pije, jak się ma problemy, bo jeszcze gorzej. No piję, bo mam problemy. Ale jakie problemy? Z internetem ochujałeś? Przecież to tylko internet, kurwa. Normalnie bierzesz, weź kurwa, bo se w głowę pierdolniesz jak ci inni. Tu masz kurwa, kasujesz kanał, na drugi dzień masz kurwa tak jak ja. Na drugi dzień już masz kurwa 1000 subskrypcji. Ale nie mogę skasować kanału. Jak nie możesz? Kto ci, jak to nie możesz? No nie masz dostępu? No to trudno. Co zrobisz? No to załóż sobie kanał Idź w pizdu oryginal. O. Nie mogę tak zrobić. Jak nie możesz? No jakbym mógł, to bym tak zrobił. Ale kto ci, ale Piotrek, nie ma takiej możliwości, żeby cię ktoś trzymał za jaja w internecie, rozumiesz? Nie ma takiej możliwości. No nie. Jaka możliwość? Nikt się nie może trzymać w internecie za jaja, ani ci mówić, że masz robić to czy tamto. No, oszalałeś? Kasujesz kanał, Idź w pizdu oryginal, robisz i jesteś gość. Na innym, oficjal. Oficjal, na innym silniku, na innym koncie Google i chuj. A tamto oficjalnie piszesz, że kanał Idź w pizdu jest kanałem, który się podszywa, zgłosimy go i zleci z rowerka. I proste. Zgłaszasz go, że twój kanał i proste. Wszystko gra. A tutaj, wiesz, nie wydziwiaj, nie pij wódki, bo wódka ci w niczym nie pomoże. No, no ale ja już nie mogę tego zrobić. Ale jak nie możesz, kurwa, czego nie możesz zrobić? Założyć sobie Idź w pizdu oficjal czy oryginal? Nie możesz sobie założyć takiego kanału? Nie, no ja muszę, kurwa, ten. Co? O. Piotrek, kurwa, ktoś cię kurwa w pole wyprowadził i teraz nie roztrząsaj gnoju, tylko kurwa działa. Działa. Nie, no ja myślę, żeby Kaśka dalej prowadziła. Ale niech prowadzi, a co cię to obchodzi? Niech prowadzi, ja ci powiedziałem. Pieniądze ci się należą jak psu Buda. I tyle. I powinieneś na kanale zarabiać. No i ale ja nie chcę brać tych pieniędzy. No to nie bierz. To załóż sobie drugi kanał i nie będziesz brał. No. Ale się w takich sytuacjach wódki nie pije i się nie rozkminek nie prowadzi, tylko się dzwoni do brata i się mówi. Ja wiem, co robię, bo ja likwidowałem paręnaście kanałów. No to pomóż mi jakoś. No to ci pomagam, no to w takim razie ci pomagam. Zakładamy dzisiaj kanał Idź w pizdu oryginał i chuj. No. I masz swój kanał, ludzie przychodzą, dają ci subskrypcję i gonisz dalej. Robisz to, co robiłeś. Tylko musisz na innym koncie Google, rozumiesz, żebyś nie miał powiązania. No. Zakładasz drugi kanał i tyle. Trochę sytuacja chujowa. No jak chujowa? I normalnie natychmiast osiągniesz poziom monetyzacji, założysz sobie monetyzację i będziesz żył jak człowiek. No. No, ale co z tym kanałem zrobię teraz? Nic nie zrób. Zgłosimy go. Jak założysz drugi, to ten się zgłosi. Zgłosisz go, że podszywa się pod ciebie. No przecież jak będzie miał twoje filmiki na tym kanale, to przecież zgłosisz wszystkie te filmiki i chuj. No, no ale tam tych filmików jest w chuj. No to co? Zgłosisz je wszystkie do usunięcia i do widzenia. I masz swój kanał Idź w pizdu oryginał i sam masz nad tym kanałem władzę. Aha. No tak, i założyć monetyzację i chuj. No. Ale po chuj ty wódkę pijesz, kurwa. Po co siedzieć w jakichś, kurwa, miejscach takich. Idź, pamiętaj, zawsze idź do tego mojego kolegi i tam se siądziesz w restauracji, będziesz miał dobre zniżki, zjesz dobry obiad, pijesz dobrą wódkę, a nie siadasz, kurwa, po skwerach. No, Piotrek. Ja zadzwonię dzisiaj do niego i masz tam wejściówkę, 50% masz te.
No ale cóż, kurwa, zlikwidujesz kanał, gdzie jest ponad 10 tysięcy subskrypcji. Ale mnie to kurwa nie obchodzi. Ja ci tylko chcę doradzić. Chcę doradzić. Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Wszystko trzeba robić na własną odpowiedzialność. Później jak dostaniesz kopa, to dostaniesz swoją dupę i sam będziesz się tego. Myślę, że dałem się wkręcić, kurwa. A tam mnie to nie obchodzi. Ja ci tylko mówiłem od dawna. Czemu ty nie masz monetyzacji? Ale na lewych subskrypcjach ci monetyzacji nie dadzą, bo AdSense to sprawdzi wszystko. No i właśnie zaczyna się sprawdzanie. Ale nie pierdol, bo Piotrek, ty to gadasz takie, jakie sprawdzanie się, nic się nie zaczyna. Ja w internecie siedzę 5 lat, ja wiem, jak się zakłada, jak się kasuje kanały. Ja wiem, co do mnie piszą AdSense'y i nie AdSense'y. Ja wiem, jak się płaci podatki. Piotrek, ja się na to nie dam nabrać, bo ja nie jestem jakimś tam leszczykiem spod budki, no. Że ktoś kogoś sprawdza i tak dalej. Prosta rada. Tutaj gadasz, bo zrobiłeś taką... Ja nie wiem, jeżeli to jest wkrętka, no to dałem się wkręcić ponownie. Ale jeżeli to jest prawda, to ci doradzę jak brat bratu. No. Dałeś się, kurwa, wkręcić ponownie. Ja pierdolę. No, to Paweł, kurwa. Paweł, dzięki. Przepraszam cię, Paweł. Ale to tylko taka mała wkrętka, Paweł. Kurwa, nie denerwuj się. Ja pierdolę. Paweł! No dobra, na razie. Przepraszam, no ale życie. Oj, Boże, Boże. Przepraszam wszystkich tutaj. Oj, Boże, Boże. Dobra, idziemy do domu. Oj, Boże, Boże. No życie. Oj, Boże, Boże. Nie chciałem mu tego robić, no ale to kurwa, no wczoraj nagrał jakieś tam wypociny. Biedny chłopak nawet śpiewać nie umiał. Oj Boże. Przepraszam i was, no ale to była taka wkrętka. Wkrętki są zawsze w modzie. Oj Boże. No wkurwił się trochę. Dobra, idziemy. Idziemy do domu, bo też jestem zmęczony po nocy. Oj, no nie chciałem mu tego robić, no ale no wszystko fikcja ogółem. Przepraszam was. No wiedziałem, że mi chciał pomóc. Nie, do żadnego tam. Oj, aż biedny przyjechał. No trochę głupio jednak, no ale kurwa, no pamiętajcie, to są właśnie wkrętki. Tak się wkręca ludzi.